Gościem portalu radomsko24.pl jest dzisiaj Aleksander Broszkowski, naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami w powiecie radomszczańskim. Dzień dobry Państwu, witam na portalu Radomsko24. Aleksander Broszkowski, naczelnik Wydziału Utrzymania Dróg w powiecie radomszczańskim. Dzisiaj jest gościem portalu. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Panie naczelniku, chyba spadł Panu kamień z serca. Największa inwestycja w powiecie radomszczańskim, ulica Księdza Kościowy, zakończona. Jeden kamień spadł, natomiast mamy przed sobą kolejne kamienie. Mhm. Faktycznie przebudowa ulicy Księdza Kościowa to była największa tegoroczna inwestycja drogowa, która się rozpoczęła w roku ubiegłym, zakończyła w tym roku. Natomiast rozpoczęliśmy większe inwestycje. Wrócę jeszcze na chwilę do tej inwestycji Księdza Kościowa, bo to była inwestycja, która kosztowała ponad 5 milionów. 5400. W pierwszej fazie jaki to był koszt zakładany? Po przetargu, czyli pierwsza umowa, to było nieco ponad 4 miliony 600. 4 miliony. Czyli wzrost o nieco ponad 700 tysięcy złotych. Te pieniądze pochodziły z budżetu powiatu radomszczańskiego. W jakiej części? W większości około 70% w tej chwili to jest Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. 311 tysięcy pomoc finansowa miasta Radomska. Bo mówi Pan, że to była jedna z większych, ale będą jeszcze większe. Chociaż chyba jeżeli chodzi o długość tego odcinka, o której za chwilę porozmawiamy, ulica Krasickiego będzie krótsza, ale inwestycja większa kwotowo? Finansowo na pewno większa, bo nieco ponad 7 milionów 200 tysięcy złotych, a więc więcej niż ulica Księdza Kościowa. Na pewno odcinek jest o wiele krótszy, bo niespełna 350 metrów. Natomiast technologicznie, technicznie o wiele trudniejsza do przeprowadzenia, bo mamy przed sobą do przebudowania więcej infrastruktury podziemnej. To znaczy, co tam jest? Zaczniemy już lada dzień, zaczniemy od przebudowy dwóch kanalizacji deszczowych, które znajdują się pod chodnikami po jednej, po drugiej stronie ulicy. Mówię tutaj o odcinku od 11 listopada do ulicy Sierakowskiego, do skrzyżowania z ulicą Krasickiego. Dwie kanalizacje deszczowe, przekładka wodociągów, kabli telekomunikacyjnych, energetycznych, które znajdują się w chwili obecnej pod tym skrzyżowaniem. Musimy je stąd usunąć, bo w tym miejscu powstanie rondo. No właśnie, bo tak sobie kojarzę, że w tym miejscu powstanie rondo. Tak. Czyli tutaj przejazd... Za przejazdem kolejowym. Za przejazdem kolejowym, ale będzie czynny czy nie na czas przejazd przez... W tej chwili przez pierwsze kilka dni przebudowy ulicy Krasickiego będą to zwężenia lokalne. Także tych dużych utrudnień nie spodziewamy się ruchu. Natomiast czekamy do zakończenia remontu, przebudowy ulicy 11 listopada, którą prowadzi miasto. Jeżeli miasto z dniem 1 listopada otworzy tę ulicę, my wprowadzimy takie drastyczniejsze zmiany organizacji ruchu, wtedy na ulicy Krasickiego. Wprowadzimy jeden kierunek jazdy aż do zakończenia jej przebudowy. Będzie to kierunek od przejazdu kolejowego w kierunku granic miasta Radomska. To druga z tych dużych inwestycji, kolejne będą też czy nie? Jeszcze większe finansowo oczywiście realizujemy na terenie powiatu, już nie mówię tutaj o mieście Radomsku. Wspomnę tutaj o inwestycji finansowanej z Polskiego Ładu. Koszt nieco ponad 21 milionów złotych. Jest tutaj ujętych 5 dróg, które trwa już ich przebudowa. Wspomnę, jako pierwsza została przebudowana, w trakcie przebudowy jest droga przed Busztara z Faliszew aż do granicy z powiatem piotrkowskim. To już mieszkańcy gminy Przedbusz na pewno to widzą. Kolejna rozpoczęta to jest Przedbusz Wielgomłyny. Kolejna, która też trwa od czwartku ubiegłego, mamy tutaj na myśli ulicę Sikorskiego w Radomsku, a konkretnie odcinek Okrajszów-Kietlin. Ta droga od czwartku jest wyłączona z ruchu kołowego i trwa jej kompleksowa przebudowa. Tam chyba inwestycja, bo trwa do 30 listopada. Do końca listopada. W międzyczasie rozpoczniemy kolejny odcinek ulicy Sikorskiego od Okrajszowa do ronda na bloku Dobryszyckim. Oprócz tego w tym tygodniu rozpocznie się jeszcze przebudowa drogi Kobiele Wielkie, ujazdówek Babczów, Biestrzyków, Żejowice, Borki. To jest też Polski Ład, to jedno zadanie. I jako ostatnia na terenie gminy Gidle Skrzypiec, Borowa, Piaski. W sumie te 5 dróg to jest nieco ponad 36 km dróg. I zgodnie z deklaracją wykonawcy, chociaż to jest inwestycja wieloletnia, czyli 2022-2023, wykonawca, jeżeli tylko pozwoli pogoda, będzie chciał skończyć wszystkie te 5 odcinków w tym roku. No właśnie, to uprzedził Pan moje pytanie, bo czy to jest rozpoczęcie tej inwestycji, to jest planowe w okresie właśnie na przełomie październik, listopad, czy to jest spowodowane tym, że pieniądze wpłynęły
czy udało się jej pozyskać, ale później. No bo tak zastanawiam, czy to jest dobry okres. Przypomnę, to jest druga edycja Polskiego Ładu. Pierwsza taka głośna, bo powiat radomszański niewiele pozyskał w tej pierwszej edycji, to była w tamtym roku. Druga edycja, składaliśmy wnioski w lutym tego roku. Promesy, rozstrzygnięcie dostaliśmy w wakacje, były to prawdopodobnie, z tego co kojarzę, sierpień. Dopiero wtedy mogliśmy ruszyć z przetargami. Stąd dopiero w październiku, we wrześniu mieliśmy podpisywane umowy z wykonawcami na te poszczególne zadania z Polskiego Ładu. Pamięta pan naszą rozmowę, bo chyba rozmawialiśmy w maju, co z drogą powiatową, to jest łączącą Masłowice z powiatem piotrkowskim. To była krytyka, że ta droga była w fatalnym stanie, tam nic nie dało się zrobić podobno. A jak w chwili obecnej wygląda sytuacja? Jesteśmy już po przetargu. Mhm. Wiemy, jaka firma będzie realizowała przebudowę kolejnego odcinka tej drogi. Będzie to kontynuacja tych prac, które zostały realizowane 3-4 lata temu. Od Kolonii Przerąb w kierunku miejscowości Kreary w tym roku przebudujemy odcinek prawie 1,5 kilometra długości. Jaki to będzie koszt inwestycji? Jest to nieco ponad 800 tysięcy złotych i w tym roku jest to, wygląda tak, że powiat będzie finansował tę drogę w 100%. I kolejny temat, bo przed nami zima. Stać powiat na zimowe utrzymanie dróg, jak one będą wyglądać? Czy został rozstrzygnięty przetarg? Czy firmy zgłosiły się? Bo wiadomo, że kwoty no niestety z przetargu na przetarg rosną. To jest chyba niepokojące. Znaczy bardzo niepokojące, bo przy takim skromnym budżecie powiatu te środki, które wydajemy na bieżące utrzymanie, czy to remonty cząstkowe, czyli łatanie ubytków, czy zimowe utrzymanie, no stanowią coraz większy procent w naszym budżecie. Jeżeli chodzi o zimę, mamy podpisanych 8 porozumień z gminami, które te gminy będą same te drogi powiatowe utrzymywały. Kolejnym 9 samorządem jest miasto Radomsko, tutaj też już mamy dosyć dawno podpisane porozumienie. Natomiast na pozostałych 5 gmin jest ogłoszony przetarg, jeszcze nie jest rozstrzygnięty. Rozstrzygnięcie będzie miało miejsce w listopadzie. Liczymy, że firmy przystąpią, bo wiemy, jakie są problemy choćby z solą drogową, której praktycznie na rynku nie ma. No dobrze, to czym będzie sypane? Mam nadzieję, że firmy się zgłoszą i że ten materiał do tego czasu się znajdzie. A o ile koszty wzrastają, przetargi, to znaczy kwoty jak są? Po raz pierwszy w historii powiatu musieliśmy ogłosić tak zwany przetarg unijny, powyżej 1 000 000 złotych usługa. Wartość szacunkowa to jest 1,5 000 000 złotych, a chcemy utrzymywać w ramach tego przetargu nieco ponad 170 km dróg. Co to oznacza przetarg unijny? Powyżej pewnej kwoty jest taki próg, do 900 kilkudziesięciu tysięcy stosujemy tak zwany przetarg krajowy, powyżej tej kwoty jest to przetarg unijny. Nieco inna procedura wyłaniania wykonawcy, dłuższy termin na składanie ofert, dodatkowe dokumenty dla poszczególnych oferentów będą wymagane. To w takim razie co, modlić się tylko, żeby ziemi nie było? Żeby była jak najlżejsza, żeby przyszła jak najpóźniej, żebyśmy mogli jak najwięcej prac wykonać w tym okresie do zimy. No bo tak, mówił pan tu o rozpoczęciu tej inwestycji na ulicy Krasickiego, to przede wszystkim to są infrastruktura podziemna, która będzie tam modernizowana, czyli okres zimowy to jest dobre na prowadzenie takich prac? To znaczy te roboty ziemne można spokojnie, od tego się zaczyna, można spokojnie w okresie zimowym prowadzić. Najpierw wymiana kanalizacji po jednej stronie drogi, ruch prowadzimy drugą stroną ulicy, później zamiana, wymieniamy kanalizację po drugiej stronie, ruch przekładamy na kolejny, na przeciwległy pas ruchu. Jednocześnie można już robić prace związane z wymianą wodociągu, przekładanie wodociągu pod skrzyżowaniem, etapami, tak żeby ten jeden kierunek ruchu był ciągle utrzymany. Także tego typu prace można spokojnie w okresie zimowym wyprowadzić. Ta inwestycja jest założona na jaki okres czasu? 9 miesięcy, czyli połowa przyszłego roku to jest koniec. Czyli w czerwcu 2023 roku będzie już rondo przy ulicy Krasickiego. Miejmy nadzieję, że nie będzie niespodzianek takich, jak miały miejsce na ulicy Księdza Kościowa. Jakie gdzie, to były? No, 2 miesiące problemy? Się te prace opóźniły. Przede wszystkim sprawy związane z chaosem na rynku. Brak materiałów, dodatkowe prace, które też doszły w międzyczasie. Wszyscy pamiętamy, że w grudniu musieliśmy dołożyć z budżetu powiatu ponad 400 tysięcy złotych na roboty, które nie były ujęte w koszcie inwestorskim i dokumentacji. Także było szereg prac, no i niestety najgorsza sprawa to jest trudna sytuacja na rynku. Inflacja i brak dostępności materiałów dla wykonawcy. A są firmy, które, bo dawał pan kiedyś przykład tutaj w naszej rozmowie, że na przykład firma wycofała się ze względu na brak chyba materiałów, która budowała bardzo dużą inwestycję w Częstochowie, tam chyba było 200 milionów.
firma taka zeszła z placu budowy. Tak, chodzi o przebudowę Alei Wojska Polskiego. Prezydent Częstochowy powtórzył przetarg i w powtórzonym przetargu ta cena jest no, praktycznie 2,5 raza wyższa niż pierwotnie to było planowane. Radomszczanie i kierowcy, którzy nas teraz słuchają, oglądają, sobie mogą pomyśleć, no tak, i znów będą utrudnienia w poruszaniu się po mieście, ale jest takie przysłowie, żeby było lepiej, to najpierw musi być gorzej. No niestety tak, stan ulic jest w takim, to wszyscy widzimy, w jakim są ulice na terenie miasta Radomska, w jakim są stanie technicznym, że wymagają przebudowy. Mamy coraz więcej ulic zamykanych, choćby powiatowe, czyli Kościowa niedawno otwarta, w tej chwili Krasickiego, Sikorskiego zamknięta, szereg ulic na terenie miasta, na osiedlu Adama Mickiewicza, Żeromskiego, przebudowa już trwa ponad około rok czasu, Krakowska, niedługo będzie kolejny odcinek zamknięty, wyłączony z ruchu kołowego. Także to wszystko się kumuluje. Także lepiej przesiąść się może na rower. Tylko szkoda, że idzie zima. No w zimach raczej. A czy są jakieś prowadzone inwestycje, miasto, na przykład powiat, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na terenie tutaj Radomska? Bo wiadomo, że drogi są i powiatowe, i miejskie, i gminne. Czy w takiej kooperacji, czy nie? Takich wspólnych inwestycji nie prowadzimy w tej chwili. Nigdy się nie prowadziło, czy teraz? Znaczy nie przypominam sobie, że takie razem wspólne inwestycje były prowadzone, jeżeli już to z gminami i powiat. To bardziej gminy i powiat. Dziękuję panu bardzo za przybycie, za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę i po prostu musimy uzbroić się w cierpliwość, bo żeby było lepiej, najpierw będzie gorzej. To wszystko dzisiaj w naszej rozmowie, w programie, w temacie na portalu radomsko24.pl. Dziękuję państwu za uwagę, do usłyszenia i do zobaczenia. Do zobaczenia.